Hej, hej, kochani, witam serdecznie z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Gospy nad Bałtykiem z Farminga 19. Widzicie, kombajn już gotowy. Lecimy ze żniwami. A lecimy ze żniwami, oczywiście, tutaj rzepaczku. Przepraszam, żyta na tym dużym polu. Czekajcie, może bym trochę podgłosił. O, od razu lepiej, nie? Niech coś, chociaż trochę słychać ten sprzęt cały. Już długo nie będziemy później oglądać takiego sprzętu. Czy ja mogę wyłączyć pokos słomy? Tak, dobra. Wiecie, każdy grosz się przyda na nowej gospie. Bo jak wiemy, no to jest ostatni sezon na tej mapce. W tym regionie, o, można powiedzieć. Więc tutaj słoma czy coś, to się wszystko przyda. Sprzedamy to na bieżąco. Jak na razie tutaj na w miarę to sypie, bo szczerze mówiąc przejechałem ten poprzeczniak, tam jak widać, gdzie stoi traktor, John Deere bodajże tam stoi z przyczepą, i przeleciałem tutaj wzdłuż i ten poprzeczniak, i już mam tam pełen zbiornik, więc nawet w miarę to sypie. No, a co do nowej serii, no to już fajnie to wygląda. Już tam pomału to przygotowuję. Jeszcze trochę musicie poczekać na nową serię. Ale to już naprawdę niedługo. Co mogę powiedzieć, no to będziemy tam. Skupimy się głównie chyba na polskich maszynach. Może coś tam nowszego się pojawi, ale to bardzo, bardzo mało. Wiecie, jak będę miał jakieś problemy ze znalezieniem jakiegoś fajnego, nie wiem, pługa, czegokolwiek, no to wtedy weźmiemy jakiś oryginalny sprzęt, ale głównie chyba będziemy jechać tam na modach. I zobaczcie, przyjechałem tutaj. W jedną stronę mam 65%. Dobra. No chyba od razu to wezmę sobie. Będę wysypywał na bieżąco. O, zobaczcie, tu już jest. Już jest coś. Ej! Kurde. Zapominam, że on tutaj na tym on lekko zjeżdża na górkach. Zobaczcie, puściłem tylko gaz. On od razu zjeżdża, nie? Z jednej strony fajnie, ale bez przesady. Dobra. Składamy sobie rurę. Lecimy drugi raz. Jak się nie mylę, to ja chyba miałem GPS-a ustawionego. Tak jest. No lecimy GPS-em, żeby jak najbardziej tutaj efektywnie to pole robić. Tutaj o, właśnie zapomniałem włączyć pokosu. Trudno się mówi. Ale ile tam stracimy z 200? Mniej więcej. I tak mamy 2 miliony. O właśnie. Już wam pokazuję, bo tutaj ile my zarobiliśmy przy ze zbiorów, no 600, chyba 600 tysięcy.
Sprzedane zwierzęta, bo ja zwierzęta jeszcze sprzedałem, świnie bodajże. No. Także 670 tysięcy zarobiliśmy na tej trzcinie cukrowej. No to ładnie, ładnie poszło tą trzciną. No i proszę. Ostatnie prace Rostermasza. Przeniesiemy się i tam będziemy, można powiedzieć, że startować od nowa. Ale będzie trzeba kupić ziemię, kupić trochę maszyn. Nie wiem, ile tutaj zarobimy jeszcze, ale myślę, że za 4 miliony, jak będziemy mieć, to wiecie, ziemię będzie trzeba kupić i tak dalej. Chociaż ziemię już mam upatrzoną, z nawet ładnym w miarę domkiem. Będzie fajnie pasował na polski klimat. Wiecie co, ja bym może tutaj się wrócił lewą stroną. O. Tak akurat myślę, że te 40% tutaj powinienem sobie dosypać bez problemu. Wtedy najwyżej pojedziemy na koniec, zostawimy tam. Zostawimy. Wysypiemy się na tamtą przyczepę z przodu i będziemy się tutaj wracać. Bo raczej wątpię, żebym dał radę na przykład tutaj zawrócić, żeby się na tamtą przyczepę sypać. Ale w sumie to nie ma różnicy, na którą przyczepę my się wysypiemy. Ważne, żeby było wysypane, nie? No, pięknie, pięknie. 80%, no. Prawie 90, kurde. Aż się boję, czy damy radę. Ale myślę, że tak. Myślę, że tak. W sumie nawet nie wiem, czy tak by nie było dobrze to robić właśnie. Że zawracać i jechać tutaj do końca. I zobacz. Jak on to wysypie. Okej. Rozkładamy lule. Zapomniałem, że mam tutaj ręczny. No i zobaczcie, już mamy tutaj prawie dwa zbiorniki. A my przejechaliśmy w sumie w tą i z powrotem raz, no dwa razy, można powiedzieć. Gdzie tam już też wysypałem jeden. No to grubo. Wiecie co, ja może to po prostu bym pokoszę. I pokażę wam już końcówkę, albo w sumie powiem wam w sumie w kolejnym odcinku, ile tego wyszło. A w kolejnym odcinku nie wiem. Będziemy mieć jeszcze do skoszenia buraki. Tutaj buraczki. Co tam jeszcze mieliśmy? Kurde, widzicie? Trzcina jest obkoszona, talerie, pszenicę, rzepak i słonecznik. Ej, owies. No, to takie, wiecie co? To skoszę dzisiaj. To zrobimy tutaj, na odcinku.
sobie tą ósemkę i jedynkę też skoszę. Poza odcinkiem już. I chyba będzie ok. Także tutaj już się szykuje fajna robota. Fajny zarobek. O, robota jak robota, ale zarobek. Myślę, że nowa seria będzie trochę lepsza. Inne maszyny. Spróbujemy tam zrobić jakiś fajny styl tego całego gospodarstwa. Z tym, że będziemy zaczynać bez zwierząt raczej. Chyba nawet kur nie będę montował, bo szczerze mówiąc, to jest jakiś tam śmieszny zarobek na tych kurach. Chyba, że tutaj na tej mapie tak było. Akurat, ale bo tam szału nie było. Tutaj akurat. Dobra, myślę, że jeszcze jeden tutaj przejazd zrobimy tak. Pyk. Ale powiem wam, że żałuję, że nie jeździłem na kierownicy wcześniej, nie? Dużo wygodniej, kurde. Fajniej się skręca. Realniej się gra. Też swoją drogą. O. Może trochę ze środka jeszcze raz Termasza podziwiać. 70%. Kurde, nie wiem, czy nie pojedziemy teraz się wysypać na tamtą przyczepę. Która stoi z drugiej strony. Mam ogólnie dwie przyczepy po 30 ton. Tysięcy litrów, przepraszam. Kurde. To wszystko w litrach jest, jakby nie było. Nie w kilogramach. W sumie na jedno wychodzi, no ale dobra, nie? Tak se farming wymyślił, że to są litry i nic nie poradzimy. Dobra. Tyk. Dobra, lecimy chyba na tamten. Tym razem tu sobie polecimy, na tą przyczepę. Na tamto będziemy sypać, jak będziemy wracać po prostu. I chyba głównie bym się skupił tutaj na tym dłuższym kawałku. Dobra. Otwieramy lulę. Amulcujemy pomału. I... Oj. Dobra. Ale stój, mówiłem. Wiele tu już jest w sumie. Ja tu dużo nie ma, no, ale prawie pełen zbiornik. Wiecie co, no ta się mówi, no, to tam macie ile? Trzy zbiorniki kombajnu. To jest praktycznie pełna przyczepa, nie? Dobra. Lecimy. Tu akurat nie będę GPS-a używał z tej strony. Tu praktycznie cały czas tak trzeba skręcać. Tak się właśnie tylko zastanawiam, jeśli chodzi o nową serię, czy wybrać na przykład Ursusy, czy bardziej jechać z Zetorami. Z tego co wiem, to Zetorów jest... Nowsze modele są.
Albo zaczniemy na przykład od Ursusów, a skończymy na Zetorach, na jakichś tam mocniejszych troszkę. Też Zetor chyba nie jest jakimś mocnym producentem, nie ma tam jakichś mocnych ściągników. Ale nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, nie znam się aż tak. I co, mamy już 15 minut tego odcineczka. To już trochę spadło. Także tutaj, jak mówię, no mamy 2 miliony, więc tutaj już można pomału myśleć. Więc będzie spoczko, myślę. Tu w ogóle nie wiem jaka jest cena aktualnie za tą uprawę. Zobaczmy w sumie. Czekajcie. Gdzie tu jest ryje? Gdzieś tu na końcu, tu chyba. To, bo to. 2,5. Kurde, po 2,5 tysiąca. No to jest sporo. Jest sporo. Dobra, już sobie rurę zostawię. Zaraz będziemy się sypać, tak? No jak widzicie, no tutaj w tą stronę 60% tylko. O. A tu jeszcze z 3 przejazdy w tą i z powrotem, takie długie. Pięknie, pięknie. No to już tutaj licząc 60 ton nawet niech będzie. Dwie przyczepy. Po 2000 nawet. To już mamy 120 tysięcy. Dobrze liczę? Coś koło tego, nie? Chyba. Nawet około 120 tysięcy już za same żyto. A gdzie tu reszta? Oczywiście zobaczymy. Bo jeszcze maszyny mam do sprzedania. O, i to dużo maszyn. Ale myślę, że też nie będziemy jakoś szaleć. Wiadomo, jak będziemy mieć, nie wiem, ze 4 miliony, jakieś wakacje porządne, że jakąś fajną furę się kupi. No właśnie. Ja chyba samochodów jako tako nie mam. No nie. Muszę zobaczyć na YouTubie, czy są jakieś ciekawe samochody. Może byśmy kupili jakąś Porsche'a. Zobaczymy, zobaczymy. Może jakaś terenówka bardziej by się nadawała. Wiecie, na gospę jakieś materiały czy coś dowozić. O, a miałem coś kiedyś takiego, kurde. Ciekawe, czy on jest na Motobie właśnie, to auto. Fajna terenówka, taka typowa właśnie terenowa. I może to będzie dobry pomysł. Kupilibyśmy ją na przykład tutaj. No. Żeby ewentualnie już mieć czym jechać na nową gospę. Raczej na nowy region. Mam już dosyć w sumie tego Bałtyku. Sam mieszkam nad morzem, powiem szczerze. I przejada się
na dłuższą metę. Może. W sensie jakichś gór. No ale gór nie będziemy. Typowo. Gór tutaj. Robić serii w górach, tylko najpierw myślę, że gdzieś środkowa Polska. Nie wiem nawet w sumie dokładnie, gdzie to jest. Nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego. No wiecie, sama wioska w sumie to istnieje, ale kurde, gdzie ona jest? To ciężko mi powiedzieć, powiem szczerze. O, mam. Będzie to pomorskie. Czyli w sumie jakoś niedaleko. Nie będziemy jakoś daleko tu uciekać. Z Bałtyku na pomorskie, ale zawsze na pewno będzie to lepiej. Jakoś trzeba będzie dociągnąć do tego Farminga 22, na którym na pewno będzie grubo. Tam będzie dużo roboty. Dobra. Lecimy sobie znowu tutaj. No tu już nam dużo nie zostało, zobaczcie. No tu z dwa przejazdy, trzy. Trzy przejazdy gdzieś. Tutaj trochę więcej. Dobra. Rura. Na zewnątrz. Zastanawiam się tylko. Oj, aleś przejechał. Zastanawiam się tylko, czy na przykład sobie nie wziąć sobie tylko jednego tutaj ciągniczka. Takiego, wiecie co, najmłodszego. Najmłodszy jest chyba John Deere. Tylko nie będzie on mi pasował do tych klimatów i to jest takie, wiecie. Właśnie to jest to. Nie będzie on mi pasował do tego klimatu tej nowej mapki. To będzie problem. No ale dobra, jedziemy dalej. No, także tu już jeszcze troszkę. Ciekawe, czy zdążę zasypać chociaż jedną przyczepę tak na maksa, jeszcze w tym odcinku. Jeszcze tak, też myślę, że czy tą, czy tamtą, którąś na pewno, nie? Czekajcie. Gdzie były te najlepsze ceny? Na młynie zbożowym, a tutaj na rancho. O! Ale czekajcie, bo to jest ryje. Czyli to. Czyli na rancho. Ej, to by miał bliziutko. Kurde, praktycznie pod samym nosem. Bo rancho jest tutaj. Nie, to nawet by było fajnie. Wysypać. Od razu byśmy się dowiedzieli mniej więcej, ile dostaniemy za jedną przyczepę, bo tutaj ze trzy przyczepy chyba jednak będą. Tak mniej więcej. Ale jest rzadkie tutaj to zboże. No. No i jak widzicie, no tu jeszcze jeden przejazd. Więcej nie będzie. I to jeszcze taki wąziutki. Ale spoko. Zobaczymy, czy da radę to zasypać już teraz. Czy... No nie, ja bym wolał go zasypać teraz. Wrócimy się, zrobimy może tą lewą stronę. Zobaczymy zresztą, mamy jeszcze
trochę czasu. Dobra, już sobie rurę wystawię. Zobaczymy, ile tutaj uda nam się zebrać. No, znowu 60%. No, tutaj sypie mniej więcej równo. Po 6 ton. No nie, tej nie zasypiemy na pewno. Zastanawiam się, czy od razu lepiej nie jechać. Nie, w sumie nie. Robimy tak. Pyk. Pyk. To sobie teraz ładnie zbierzemy. Mogę sobie nawet tempomat wrzucić. Niech se leci. Pracownika nie będę wrzucał, bo to tam bez sensu. Chociaż w sumie, czekajcie, wrzuci pracownika. Ile tu mamy? 70%, ty. Czy co, zrobimy tak? Pojedziemy sobie za nim. Dosypiemy, ile się da. Ja sobie wrzucę tempomat, jak już będę koło niego. Teraz pytanie, jak daleko ja muszę jechać. Tyk. No i gitara. Zanim dojedziemy do końca, to myślę, że zasypie się przyczepa cała. O, trzeba trochę jednak bliżej. No. Sypanie w biegu, no to już mi się podoba, nie? Masakra. No i to też mi się podoba właśnie, że jest tak fajnie zielono. Te drzewa mają różne kolory w różnych odległościach. To też fajnie wygląda. No to i ogólnie autor tej mapki, no, fajnie ją zrobił. Ale my i tak już tutaj poszliśmy dosyć mocno w ciągu tych, ilu, 40 odcinków praktycznie. Nie wiem w sumie nawet, który to już jest odcinek, ale chyba coś koło tego, koło 40 odcinka już mamy, więc grubo. No dobra, lecimy się wysypać, zobaczcie, 86%, 40. Tutaj 40 ton wchodzi na tą przyczepę. I 100 tysięcy. 100 tysięcy z jednej przyczepy i to niepełnej. Więc tutaj naprawdę będzie ładnie, ładny zarobek. Ja tutaj oczywiście nie będę za bardzo zjeżdżał nigdzie. Chociaż... Nie, no dobra, sobie tą słomę to ja sobie na przykład zbiorę w kolejnym odcinku. Tutaj... Też bym mógł się już jechać w sumie wysypać. Muszę się dobrze zadać, by tutaj po zbożu nie jeździć. Zobaczycie, ile zarobiliśmy. No, większe pół pola żeśmy zebrali. Kurde, no, kusi mnie nad zabraniem tego case'a na nową mapkę. Jest dosyć fajnym
ciągnikiem dosyć taki. No i 80, czyli jakieś 180 tysięcy zarobiliśmy na tym polu. A tu chyba będziemy mogli sobie słomę sprzedać. Ale zobaczymy zresztą. Się tu ustawię tymi dwoma zestawami. O, zobaczcie, ile tutaj jest sprzętu do sprzedania. Widzicie to? Ile tego stoi? Ale to będziemy sprzedawać już w ostatnim odcinku. Nie wcześniej. No wiecie co, bo w sumie... ja bym mógł wziąć tego. Przyczepę samozbierającą. Ja sobie będę po prostu już pomału, ale żeśmy podskoczyli. Ja sobie będę pomału zbierał tą słomę. W międzyczasie, jak on sobie tam będzie kosił. O, zobaczcie, tutaj już prawie pełniutka przyczepa jajek czeka na sprzedaż. Nie wierzę, nie wierzę. Serio się tak zajebać? Zapomniałem, że ta przyczepa jest skrętna. O, dobra. No dobra, dojadę na pole i zakończymy ten odcinek. No tak, ja zapomniałem, musicie mi wybaczyć. Zaraz w sumie to zrobię, poczekajcie. Czekajcie, chwila. Dobra, zapomniałem przestawić mojego logo. Teraz widzicie kwotę, jaką mamy na koncie. Czyli 2 miliony. 113 tysięcy. Myślę, że naprawdę to jest fajna. Grubo. Grubo, grubo weszło. Zgaszę go. Przelecę się jeszcze tutaj tylko zobaczyć, co tutaj nasz pracownik kombinuje. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie w górę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Myślę, że będziemy kosić albo zbierać buraki. Zobaczymy jeszcze. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.